Cześć, mam na imię Ola. Niektórzy mnie już znają z mojego bloga, ale jest to pierwszy film, który nagrywam pokazując siebie, więc mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. Dzisiaj chcę Wam pokazać przepis na naleśniki, a dokładniej ciasto naleśnikowe, które jest bardzo proste w wykonaniu i mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Jest pulchniutkie, mięciutkie i można zrobić z niego zarówno cienkie naleśniki, czyli takie, które ja lubię najbardziej, ale także grubsze, na przykład półcentymetrowe, tak jak lubi mój mąż. Do naleśników potrzebujemy 2 jajka, szklankę mleka, szklankę mąki i odrobinę wody. I oczywiście miskę. Do miski wsypujemy mąkę, zlewamy mleko, wbijamy 2 jajka, i całość dokładnie mieszamy. Można miksować, ale wcale nie trzeba. Przy zwykłym mieszaniu też nie powstają grudki. Wszystko jest jak trzeba. Ciasto jest zbyt gęste, dlatego dolewam trochę wody i mieszam. Teraz pozostaje już tylko usmażyć naleśniki. Są do tego specjalne patelnie, jednak taka w warunkach domowych najzwyklejsza spokojnie wystarczy. W tej miseczce mam olej, nakładam odrobinę na pędzelek i rozsmarowuję po patelni. Oleju nie może być za dużo, bo naleśniki są zbyt tłuste, ale jak jest go za mało, to robi się cukier. Do nakładania naleśników używam łyżki gazowej. Czekam, aż patelnia dokładnie się rozgrzeje. Nalewam pierwszego naleśnika. Jeśli naleśnik nie odchodzi od patelni, to potrzebna będzie łopatka. Do pierwszego zazwyczaj ta łopatka jest potrzebna. Pierwsze jest do zjedzenia, nie do podania, ponieważ zazwyczaj nie wychodzi. Jeśli patelnia po pierwszym naleśniku jest trochę wilgotna, to tłuszczu dodajemy odrobinkę, tylko naprawdę dużo mniej. Z każdym naleśnikiem będzie coraz szybciej, patelnia się lepiej nagrzeje. Mam nadzieję, że przepis na naleśniki przypadł Wam do gustu. U mnie dzisiaj w wersji z dżemem. Smacznego!